Księga Wyjścia. Rozdział 12. 14 dnia miesiąca pierwszego od wieczora winniście spożywać chleb przaśny aż do wieczora 21 dnia tego miesiąca. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób możemy przestrzegać Boże przekazania w duchu i w prawdzie. Bo Jezus nie zniósł prawa mojżeszowego, ale je wyniósł na poziom duchowy. 10. przekazanie Tory jest nakazem pozytywnym i każe nam jeść przaśniki przez 7 dni od święta Paschy. W znaczeniu duchowym przaszniki to chleb eucharystyczny, który jest pokarmem dającym nam siły do kroczenia po pustyni, aby dojść do ziemi obiecanej, to znaczy do domu Ojca. W kościele rzymskokatolickim Eucharystia jest rozdawana w postaci przaszników. Można interpretować to przekazanie biblijne jako nakaz spożywania Eucharystii codziennie przez 7 dni po Pasrze, to znaczy w oktawie wielkanocnej. Czy zgadzacie się z taką interpretacją? Zapraszam do dyskusji w komentarzach do filmu na YouTubie.